Dzień dobry, witam po raz kolejny. Moi drodzy, dzisiaj zrobimy sobie takie śmieszne zbudki pajacyki. Powiedzmy, dla dziewczynek w spódniczkach, a dla chłopców mogą być w spodenkach. Coś takiego możecie wykorzystać jako dodatek do ołówków bądź też do długopisów. Albo jako prezenty dla Waszych koleżanek bądź też kolegów w szkole. I teraz chciałabym Wam powiedzieć, jak można wykonać taką fajną, ciekawą właśnie pacynkę, czy taką włóczankę, o tak bym powiedziała. Przygotowujemy sobie kilka kolorów wełny. To, co tutaj Wam pokazałam, jest taka biało-niebieska, a teraz sobie zrobimy odwrotnie, zrobimy niebiesko-białą. Ale, żeby to móc zrobić, potrzebujemy, ja sobie tutaj przygotowałam książki. Możecie sobie również przygotować książki albo cokolwiek. I teraz taką łuczkę trzeba wziąć i nawinąć, no, co najmniej ze 40 razy, w zależności od tego, jaką macie łuczkę. Od grubości włóczki. Ja postaram się, teraz będę nawijać. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. I jeszcze raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Ja nawinęłam 30 razy, bo ta moja włóczka jest taka dosyć gruba. I postawię z boku. I to postawimy tutaj z boku. Potem Wam powiem, do czego to wykorzystamy. Tu już mam jedną część zrobioną wcześniej. I tą część możemy sobie już również wykorzystać. Posłuchajcie. Potrzebna nam jest jeszcze jedna część, która będzie nam służyła na górę, czyli na włosy. Tu będziemy mieli ręce, tu będzie tułów, a tu będą włosy. Albo na odwrót, tułów, ręce, to jeszcze zobaczymy, jak nam to podpasuje. Włosy z racji tej, że są krótsze, możemy sobie ponawijać na rękę i też ich troszeczkę trzeba, żeby tych włosów było trochę na głowie, by ta nasza tutaj dziewczynka czy też chłopak nie mieli takiej siny, to trochę, o, już chyba trochę mi się tu, nie, o, no, niech będzie tyle, akurat się tutaj skończyło. I teraz Wam pokażę, co będziemy robić dalej. To sobie weźmiemy tutaj, przetniemy elegancko na pół. O. I w tym momencie będziemy tworzyć, to jest grubsze, to może z tego wykorzystamy, będziemy tworzyć tułów. Ale jednocześnie z głową. Jak to robimy? A mianowicie tak. Tak żeśmy to przeprowadzili. I w tym momencie weźmiemy kawałeczek nitki, żeby to sobie związać u góry. O. Tutaj. Związujemy to tutaj u góry. Aha. Trochę słaba ta nasza włóczka. Jeszcze raz. Dobrze.
To już tu mamy związane. To nam jest niepotrzebne. To już stanowi część włosów. Ale to jeszcze nie wszystko. Bo my teraz musimy zrobić twarz naszej pacynki. W tym momencie potrzebuję kawałek białego. I tą część zaczynam zwijać o gdzieś w tym miejscu, tak żeby nam tutaj powstała głowa. I zwiniemy to sobie tu ładnie. No myślę, że nam wystarczy. Jeszcze raz, żeby nam się to nie rozleciało. To sobie weźmiemy, odetniemy, żeby nam to nie sterczało. No i cóż, i spójrzcie na razie, jak to wygląda. Tak i przywiążemy sobie w talii naszą pacynkę. Zrobimy to w ten sposób. Myślę, że powinno być dobrze. Jeszcze raz, żeby nam się to nie rozwiązało. Przeciągniemy tu. Obetniemy. No i cóż tu w tym momencie mamy? Mamy głowę, mamy tułów. Teraz ten dół trzeba obciąć. Jak obetniemy ten dół, powstanie nam spódniczka dla naszej tutaj tej pacynki. Troszeczkę zrobiłam za nisko, ale niech będzie. I teraz co robimy? Bierzemy niebieską nitkę. W zależności od tego, jakie ręce chcemy mieć długie, powiedzmy, zróbmy sobie, no, takie gdzieś długości niech one będą, to sobie potem odetniemy. Więc ja tutaj to zwinę, zwiążę, znaczy się. Raz. I teraz tak, to odcinamy, odcinamy kawałeczek taki, żeby nam powstały jakby takie, o proszę bardzo, coś takiego już mamy i to samo musimy zrobić z drugiej strony, czyli bierzemy
kolejny kawałeczek. I również w tym miejscu staramy się to związać. Jest. To odetniemy. Rączkę przytniemy. No i już w sumie mamy naszą, tylko tu dałam trochę mniej włóczki i może to tak ładnie nie będzie wyglądać, ale wyrównamy jej troszeczkę spódniczkę. No i żeby to jeszcze ciekawiej wyglądało, to postaramy się dołożyć jej na przykład jakiś fajny, kolorowy, może być czerwony, nie wiem, sweterek. I też musimy zrobić to, tak żeby to sobie tutaj nawinąć. Musimy trochę tego ponawijać. To już według uznania, no myślę, że powinno nam wystarczyć. Również przecinamy to w jednym miejscu. I co robimy? Przygotowane takie malutkie oczka i ja skorzystam z tych malutkich oczek. Są dosyć malutkie. Mam nadzieję, że jak przykleję, będą bardziej widoczne. Odwrócę ją do przodu. I co z tym klejem? Wychodzisz czy nie? Raz, dwa,
oczka już ma. Oczka już ma. Teraz do tych oczek. No jeszcze przydałoby się jakieś usteczka dorobić. Ja tutaj poszukam, postaram się coś, o, może być coś takiego. Mam takie czerwone serduszka. Z tego serduszka postaram się wyciąć jakieś takie czerwone usteczka i przykleimy to do naszej pacyneczki. Żeby jakoś ciekawie wyglądała. Lekko jej to przykrzywimy. Proszę bardzo. I tak wygląda nasza pacyneczka. Oczywiście każdy sobie może zrobić fryzurkę, jaką będzie chciał, czy warkoczyki, czy jakiś taki nieład artystyczny na głowie. To już wszystko zależy od Was. Możecie również wykorzystać do tego jakieś takie drobne koraliki, z których możecie jej tu koraliki tak samo nałożyć. O, na przykład ja mam coś takiego, takie błyszczące i można by było na przykład jej tutaj przyczepić tam do szyi, żeby jej tam jakieś błyszczały koraliki, ale to już od Was zależy, co tam będziecie chcieli sobie nałożyć. Więc tak wygląda nasza panienka. Jakbyśmy chcieli zrobić chłopczyka, no to nic innego, tylko ze spódniczki. Ta spódniczka jest akurat krótka, ale jak zrobimy większą wełnę, nawiniemy, to będzie dłuższa i powstaną nam, tak jak dla chłopców, na przykład o takie sportkami. Także moi drodzy, dzisiaj to już wszystko z mojej strony, dzisiaj króciutko, a co będzie w przyszłym tygodniu, to bardzo proszę spojrzeć na naszą stronę internetową i tam wtedy dowiecie się, co przyszykować na przyszły tydzień. Ja z mojej strony serdecznie dziękuję i do widzenia.